Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich Państwa na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam serdecznie Panią Minister Elżbietę Rafalską. Pani Premier w dzisiejszej konferencji nie może wziąć udziału z uwagi na to, że posiedzenie Rady Ministrów dość mocno się przedłużyło i ma kolejne bardzo ważne spotkanie, dlatego w dzisiejszej konferencji weźmie udział tylko Pani Minister i poinformuję Państwa o bardzo ważnej decyzji rządu. Bardzo prosimy. Proszę Państwa, Rada Ministrów przyjęła dzisiaj informację ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na temat propozycji działań w ramach waloryzacji w marcu 2017 roku. Otóż w ramach waloryzacji marzec 2017 rok proponujemy podwyższyć świadczenia emerytalno-rentowe w następujący sposób. Po pierwsze, wszystkie emerytury, renty z systemu ubezpieczeń społecznych, z systemu ubezpieczenia społecznego rolników i zaopatrzenia tzw. służb mundurowych, zasiłki i świadczenia emerytalne zostaną podniesione w ramach waloryzacji prognozowanym wskaźnikiem waloryzacji 100,73%. Równocześnie zostanie wprowadzona minimalna gwarantowana podwyżka waloryzacji na poziomie 10 zł, z tym, że emerytury z systemu pracowniczego wypłacane poniżej gwarantowanej, a więc te bez spełnionego stażowego, zostaną zwaloryzowane na poziomie 100,73%. Proporcjonalnie niższa podwyżka będzie odnosiła się do renty z tytułu częściowej niezdolności pracy i emerytury częściowej. Trzecia zasada, otóż wysokość najniższej emerytury z obecnej kwoty 882 zł 56 groszy zostanie podniesiona do 1000 zł. Renta socjalna z kwoty 741,35 groszy do kwoty 840, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z kwoty 676,75 groszy do kwoty 750 zł. I po czwarte, w systemie ubezpieczenia społecznego rolników wprowadzamy następujące zmiany. Wprowadzony zostanie mechanizm waloryzacji analogiczny, jak obowiązuje w systemie, w innych systemach, a więc w systemie powszechnym. Wprowadzona zostanie w KRUS-ie gwarancja najniższej emerytury i renty na poziomie 1000 zł i zostanie zmieniony mechanizm ustalania emerytury podstawowej, a więc emerytura ta podstawowa, która wynosi 882 zł 56 groszy, zostanie podwyższona wskaźnikiem waloryzacji 100,73 i od tej obliczonej emerytury podstawowej zostanie ustalona wysokość świadczenia, z tym, że podwyżka tego świadczenia nie może być niższa niż 10 zł. Co zyskujemy, jakie cele realizujemy przy tej propozycji? Otóż oczywiście utrzymujemy realną wartość wszystkich emerytur i rent, ich siłę nabywczą. Po drugie, gwarantujemy przy tym bardzo niskim wskaźniku waloryzacji w miarę odczuwalną, lepszą kwotę tej waloryzacji, nie niższą niż 10 zł. Minimalną kwotą 10 zł zostaną objęci wszyscy emeryci i renciści, których świadczenia nie przewyższają kwoty 1369 zł. Równocześnie chronimy w tym systemie osoby o dotychczasowych najniższych świadczeniach, które otrzymywały emerytura 882 zł. I również wprowadzamy rozwiązanie systemowe, które
w ubezpieczeniu rolników i w systemie powszechnym stosuje ten sam mechanizm waloryzacji o wskaźnik inflacji i udział co najmniej 20% we wzroście wynagrodzenia. Bardzo serdecznie dziękujemy pani minister, a teraz zapraszam państwa do zadawania pytań, najlepiej w temacie dzisiejszej konferencji. Prosimy. To ja krótkie pytanie, Mariusz Piekarski, RMF. Pani minister, czy to znaczy, że od 1 marca 2017 nie będzie w Polsce żadnego emeryta, który będzie dostawał co miesiąc mniej niż 1000 zł? Z tych osób, które do tej pory po spełnieniu, bo żeby otrzymać tą najniższą, minimalną emeryturę, trzeba było spełnić określone warunki, tak? W tym warunki stażowe, ponieważ są też osoby, które według tych nowych systemów odbierają kilkuzłotowe, czasami znacznie mniejsze emerytury. O tych, którzy dzisiaj odbierali minimalną emeryturę, 882 zł, w jednym i w drugim systemie zostanie ich świadczenie podniesione do 1000 zł. A kwestia waloryzacji, których emerytów i rencistów obejmie ta waloryzacja 100,73, a których będzie to te 10 zł minimalnie? Tych emerytów, którzy mają świadczenie poniżej kwoty 1300, o której przed chwileczką mówiłam, 1369,86 zł, te świadczenia będą 10 zł. Pozostali otrzymają świadczenie zgodnie z tym, jak została wyliczona wskaźnikiem inflacji 100,73. Dziękuję. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Dzień dobry, Roch Kowalski, TOK FM. Panie Rzeczniku, Panie Ministrze, czy w rządzie jest rozpatrywana ewentualna dymisja ministra Jackiewicza po tym wszystkim, o czym w Prawie i Sprawiedliwości mówiło się w weekend, czyli o nieprawidłowościach przy powoływaniu członków spółek Skarbu Państwa? Czy premier taką decyzję w ogóle rozważa, albo może już ją podjęła? Panie redaktorze, ja tak jak mówiłem, prosiłem o pytania w temacie dzisiejszej konferencji, natomiast jeżeli zapadają jakiekolwiek decyzje na forum rządu, ja staram się na bieżąco państwa informować. Jeżeli jakiekolwiek decyzje personalne, czy jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa, czy za miesiąc, czy za pół roku zapadną, to oczywiście będę starał się rzetelnie, możliwie szybko państwa o tym poinformować. Ale premier rozważa taką dymisję, czy nie? Panie redaktorze, tak jak mówiłem, jeżeli zapadną jakiekolwiek decyzje personalne co do rządu, który aktualnie mamy, kiedykolwiek, będę państwa informował. Znaczy, czy pani premier jest zadowolona z działania ministra Jackiewicza? Panie redaktorze, dziękuję za pytanie, ale uważam, że na nie już odpowiedziałem. Patryk Michalski, Polskie Radio, program pierwszy. Może nie w temacie konferencji, ale w temacie dzisiejszego posiedzenia rządu o nowelizację kodeksu karnego i wyłudzenia VAT-u na wielką skalę, jaką decyzję ministrowie podjęli. I czy możemy wytłumaczyć, czym ta wielka skala wyłudzeń jest? No bo inaczej wielką skalę można definiować w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, inaczej w przypadku dużej korporacji. Dziękuję. Tak, rzeczywiście na posiedzeniu rządu dzisiaj został przygotowany przez resort sprawiedliwości taki projekt. On teraz został przyjęty na Radzie Ministrów, zostanie skierowany na posiedzenie Sejmu. Uważamy przede wszystkim, że ten projekt doprowadzi do wyrównania szans w działalności gospodarczej. Uważamy, że nie może być tak, że jedni płacą uczciwie podatki, a inni ten VAT wyłudzają. Ta sankcja karna, bo domyślam się, że pana pytanie pada w kontekście sankcji karnej, która jest przewidziana w tym projekcie, dotyczy tylko najpoważniejszych wyłudzeń podatkowych i jest ona również jakby została ona wprowadzona do tego projektu w związku z tym, że dotychczas wyłudzenia i fałszowanie właściwie faktur nie miało swojego typu czynu zabronionego w kodeksie karnym. Nie było takiego typu czynu zabronionego w polskim kodeksie karnym. Uznaliśmy, że należy go spenalizować po to, aby między innymi unikać tego typu negatywnych społecznie zjawisk, które doprowadzają do tego, że jednak mimo wszystko budżet państwa polskiego corocznie traci wiele miliardów złotych, które mogłyby być wykorzystywane z pożytkiem dla polskiego społeczeństwa, chociażby na realizację pożądanych społecznie reform. Tylko dopytam, czy to będzie określone kwotą, procentem? Ale wysokość tego wyłudzenia na przykład, od którego będzie się zaczynało. Ta najwyższa sankcja dotyczy wyłudzeń powyżej 5 milionów. Bardzo proszę.
Dzień dobry, Dominika Matuszak, TVP Info. Ja chciałabym w temacie dzisiejszej konferencji podpytać, czy te podwyżki zaplanowane są już w budżecie na 2017 rok i trochę niezależnie o podsumowanie tych dzisiejszych europejskich elementów, czyli wizyty Komisji Weneckiej oraz Donalda Tuska, a także o ciąg dalszy sprawy reprywatyzacyjnej. Mieliśmy dzisiaj także konferencję w tym temacie. Bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie, bo zapomniałam powiedzieć, że przedstawiona przez nas propozycja mieści się w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2017 rok, ale chcę jasno też podkreślić. Ten sposób rozwiązania konsumuje środki, które dotąd też były przeznaczone na dodatki do najniższych emerytur i rent. Czyli te środki, które były na waloryzację plus środki na dodatki, dały nam możliwość podniesienia najniższych emerytur do kwoty, o której mówię, oraz dosypania środków do tego, żeby najniższe waloryzacje nie wynosiły mniej niż minimum 10 zł, a nie wynosiły na przykład 4,50 w przypadku renty socjalnej czy ileś. Wiem, że to nie jest duży skok, ale równocześnie wzrost tych najniższych emerytur jest znaczący. Tak, na to jest zabezpieczenie. Rozumiem, że dotyczy to pytanie wizyty przewodniczącego Donalda Tuska, tak? Ale tak, proszę sprecyzować. Komisja Wenecka, jak podsumowują państwo te Pani redaktor, no dzisiaj rzeczywiście odbyło się takie spotkanie pani premier, aczkolwiek tak jak już wcześniej państwu zakomunikowałem, w trakcie tego spotkania pani premier zaprezentowała nasze oczekiwania co do zbliżającego się szczytu, nieformalnego szczytu Rady Europejskiej w Bratysławie. W trakcie wizyty przewodniczącego zostało zaprezentowane stanowisko Polski, które zostało uzgodnione wspólnie z państwami Grupy Wyszehradzkiej co do tego, jak w przyszłości powinna wyglądać Unia Europejska. Nam przede wszystkim zależy na tym, aby to najbliższe spotkanie członków państw członkowskich, państw członkowskich Rady Europejskiej, Unii Europejskiej, rozpoczęło proces dobrych zmian w Unii Europejskiej. To nie może być spotkanie dla samego spotkania. Muszą zostać podjęte kierunkowe decyzje, które zainaugurują proces reformy Unii Europejskiej i to jest coś, na czym nam bardzo zależy. Jednym z ważnych elementów naszego stanowiska jest to, aby wzmocnić rolę Rady Europejskiej w procesie kontroli procesów decyzyjnych i legislacyjnych i aby Komisja Europejska przede wszystkim wróciła do tej roli, która została jej traktatami przypisana, czyli była przede wszystkim strażnikiem tych traktatów. Bardzo proszę, ostatnie pytanie, bo wiem, że pani minister również się spieszy. Kamila Klebińska, Superstacja. Dzień dobry, panie rzeczniku. Mam dwa pytania do pana. Pierwsze, chciałam dopytać jeszcze o zmiany w kodeksie karnym w sprawie wyłudzeń VAT-u. Czy chciałam zapytać, jak będą wyglądały te prace i jak czasowo ewentualnie można spodziewać się ich postępu? A drugie moje pytanie jest zupełnie już niezwiązane z konferencją. Chodzi mi o stosunek pani premier do decyzji prokuratury o ekshumacji wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to jest decyzja niezależnej prokuratury i tak naprawdę nie chcielibyśmy tego komentować. Prokuratura jest niezależna, podejmuje sama decyzję. Jeżeli zaistniały określone okoliczności, określone przesłanki, widocznie takie działanie jest zasadne. Natomiast drugie pytanie dotyczyło ram czasowych. Zależy nam na tym, aby te rozwiązania legislacyjne wdrożyć możliwie szybko. To znaczy tak, teraz projekt ustawy jest kierowany do parlamentu. Jeżeli zostanie oczywiście przyjęty w tym roku, to zaczną te rozwiązania obowiązywać z tego, co pamiętam, po 14 dniach od dnia ogłoszenia, bo takie jest vacatio legis przewidziane w tej ustawie. Rozumiem, że pan pyta w kontekście tych emerytalnych, tak? Proszę bardzo. Koszty podwyżek konsumują to, co zostało przeznaczone na waloryzację, to jest 1,6 mld i 1,4 mld, ale precyzyjnie kwota będzie też policzona wtedy, kiedy będziemy wiedzieli na pewno na koniec roku, jaki jest wskaźnik waloryzacji, bo ten wskaźnik się po prostu też będzie zmieniał. Ale bardzo konsumuje te dwie kwoty ponad miliardy, czyli 2 miliardy 600 milionów złotych. To są koszty tej waloryzacji. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu.